chodzi. Oczywiście nie wszystkie podsystemy są tak sprawne, jakbyśmy chcieli. Są kwestie sterowników. Używanie Minixa jest polanie jakiegoś QM czy innej wirtualizacji z bardzo starym hardwarem. Trójka już jest w pełni sprawna. Nie wszystkie rzeczy działają. Na przykład z siecią potrafią być olbrzymie ze względu na sterowniki. Tak? Jeżeli coś jest w pełni otwarte, tak jak Minix, no to była zawsze największa bolączka wolnych i otwartych systemów, tak? Żeby firmy nie chciały otwierać sterowników. Ale działa, daje się zainstalować i działa. No jest tworzony obecnie, to później będzie o tym mówione, dla rozwiązań budowanych przede wszystkim, dla małych urządzeń lekkich. Tylko 800 linii kodu assemblera, nawet dla kogoś, kto nie bardzo lubi assemblera. Ja się go uczyłem kilka lat, wiem, że to jest nic przyjemnego dla człowieka zrozumieć, to dla ciebie. Ale jest potrzebny tam, gdzie schodzimy do kodu maszynowego. Niestety. Ale zaledwie 800 linii. Nawet jak ktoś nie lubi, to z 800 linii zrozumieć, to nie jest jakiś większy problem. Architektura mikrojądra. To jest najciekawsza rzecz, która jest w Minixie. Kto spoza bardziej doświadczonych wie, czym jest mikrojądro? A kto wie, czym jest jądro monolityczne? To podpowiem, że wszystkie obecnie używane tak prawdopodobnie przez Was systemy operacyjne mają jądro monolityczne, tam gdzie wszystko jest, tam gdzie wszystko odbywa się na poziomie jądra systemu. W Windowsie to jest w wersji najbardziej hardkorowej, tam nawet system GUI, podsystem GUI graficzny, graficzny interfejs użytkownika jest wkompilowany w jądro, tak? To jest strzelanie sobie pistoletem na wodę w krocze. Nie jeden z Was pewnie się przekonał w życiu, tak? Padają Wam okienka i wysypuje się cały system. Coś nie tak. Kwestia podejścia do tematu. Architektura mikrojądra. Jądro zajmuje się tylko i wyłącznie przekazywaniem komunikatów pomiędzy podsystemami, które działają w przestrzeni użytkownika na zasadzie klient-serwer. Jądro jest maciutkie i nie robi prawie nic. Jakie wynikają z tego problemy, zaraz powiem, bo to ma swój jeden poważny problem, chociaż w dzisiejszych czasach on już jest praktycznie nieważny. Jak wspomniane, dla celów edukacyjnych architektura mikrojądra. Już w 1987 roku był niemal równy systemowi Unix w wersji 7. To jest właśnie ten system ostatni z tych prawdziwych Unixów. Tak? Mówię tutaj o nazwie, który jest jeszcze dzisiaj używany nawet w niektórych przedsiębiorstwach. To było straszliwie drogie. Ten system. Rozwój tego wymagał ekipy ludzi, która tam siedziała i klepała w klawiaturę. No, to był system taki pisany przez wszystkie duże literki. To nie jest to, co dzisiaj wyznamy. Jeżeli ktoś nie rozumie Linuxa, no to nie ma najmniejszej szansy, żeby zrozumiał nawet samą nazwę Unix. Mówię o tych Unixach, tak? Żeby nie było, nie mówię o dzisiejszych Unixach. Niestety z przyczyn związanych z wymogami architektury 8088 sterowniki urządzeń wtedy musiały być jeszcze wkompilowane w jądro. Później to się zmieniło, zaraz będziemy o tym mówić. Minix ma własny system plików. Dzisiaj jest to jeden z najpopularniejszych systemów plików, bo czym mało kto wie, używanych na dyskietkach. Jeżeli na przykład jeszcze ktoś używa do jakichś celów dyskietek pod Mixami, czyli Linuxami, Unixami i pochodnymi, to najprawdopodobniej na dyskietce jest system plików Minixa. On może mieć jakąś inną nazwę, bo forkowanie oczywiście jest naturalne w wolnym i otwartym oprogramowaniu, ale te 5100 linii kodu C to jest najprawdopodobniej właśnie ten system plików na dyskietkach. Ma tyle lat, od 1987 roku dalej się sprawdza. No ja wiem, że dyskietka jest dzisiaj zabytkiem, ale ZUS na przykład bardzo kocha dyskietkę. Mówię jak lata. No. Menadżer pamięci systemu Minix to zaledwie 2200 linii kodu. 2200 linii kodu, żeby zarządzać pamięcią w systemie operacyjnym. Niezły wynik. Naprawdę. I działa. Później trochę spłukło, ale dzisiaj znowu już skurczy. Właśnie. To te kilka osób, które podniosło rękę, zapewnia o tym wiedzą. W okolicach 91, 90 do 93 roku był sobie taki fiński student. Nie, później przestał być studentem. Linus Torvalds. Ci, którzy nie wiedzą, kto to jest, to pewnie imię już nasuwa jakieś skojarzenie. Używał Minixa, denerwowało go sporo rzeczy, które mnie dzisiaj też denerwują, jak od czasu do czasu używam Minixa. Podłubał,
puścił takiego znanego posta na listę Usenetową. Dzisiaj Usenet istnieje, dla tych, którzy nie wiedzą, pod nazwą grupy Google. Można mówić Google, tak? Google. To kiedyś wyglądało inaczej. Ładniej, fajniej. Działało. I ten pan, Linus Torvalds, stwierdził, że napisze to po swojemu, dodał trochę od siebie, puścił tego tą wiadomość na grupę, na listę usenetową, że stworzył coś swojego. Niby nic wielkiego i pewnie nic z tego nie będzie, ale działa, fajnie by było i nazwał to Linux. No wiadomo, by był Linux. Nazwa Linux powstała później. Ale on to nazwał Linux. Później się wypowiadał, że trochę mu głupio, że to było samolubne, ale już się tak przyjęło. Czy nazwa chyba powstała od katalogu, tak? Nazwa? Bo to był... To nie był Linux na początku. To będzie pytanie dzisiaj, kto powstało. Od czego powstała Linux? Dobrze się przygotowa. Co wyrosło z Linuxa, no wiecie dzisiaj, tak? Mamy przynajmniej trzy korporacje, które na to zarabiają miliardy na Linuxie. Na czymś, co powstało z niczego, przez studenta, gdzieś tam skopane. Mamy dwie olbrzymie fundacje, które na tym bazują i o to dbają. Ostatnio niestety jedna z nich została szybko zaatakowana przez kogoś, kto miał prawdopodobnie hasło Ruta. Zawsze największe niebezpieczeństwo jest między klawiaturą a fotelem, nie? Tym razem też to wyszło. Napisał Linux. Ok, tą historię możecie sobie prześledzić bardziej gęsto. Jest kilka fajnych książek, które warto polecić. Jest świetny film, który o tym opowiada. Code Linux się nazywa. To jest film z 2005 roku. Trochę ciężko go w Polsce dostać, ale... Jest na wideo, na wideo Google, na YouTubie. Ale ktoś chce w całości w normalnej jakości oglądać? Nie ma w normalnej jakości, oglądałem to. Znaczy oglądałem z innego źródła niż z Google. Nie? Nie wiem jak, ale da się znaleźć, tak to powiem. Google twoim przyjacielem. Linux. Zalety. Trochę tego jest. Stabilność i niezawodność. Faktycznie jest stabilny i niezawodny, jeżeli zostanie uruchomiony w pełni na sprzęcie, który nie wymaga jakichś zamkniętych sterowników albo jakichś, tutaj bym to powiedział, jakichś haków, tak? Czyli wiadomo, to jest taka sytuacja, jak była z Linuxem na początku. On nie chciał działać praktycznie na żadnym sprzęcie. Trzeba było kombinować, dobierać sprzęt, żeby system chciał zadziałać. Tutaj mniej więcej do dzisiaj niestety jest taka konieczność, no ale to jest system operacyjny dla celów akademickich, tak? Do tego, żeby poznać strukturę systemu operacyjnego, tego jak działa i później pójść gdzieś o krok dalej. To nie jest system do używania w domu. Co innego używanie go w urządzeniach budowanych. To jak najbardziej, do produkcyjnych celów się nadaje. Jak przynajmniej tak twierdzą deweloperzy i ludzie, którzy tego używają. Dzięki architekturze mikrojądra jest osiągnięta ta niezawodność. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby wysypał się jakiś proces użytkownika, tym bardziej GUI albo jakaś aplikacja działająca w trybie użytkownika, żeby ona wysypała jądro. Nie ma o tym mowy, bo nie ma w ogóle takiej możliwości. Tutaj jądro może wysypać na przykład felerna pamięć, felerny procesor, ewentualnie felerna część kodu, który jest z nami wstrzyknięty, tak? Tylko i wyłącznie. Wszystko, co jest związane z działaniem systemu operacyjnego, dzieje się na poziomie jądra. Wszystko, co jest związane z działaniem jakichkolwiek procesów innych niż te podstawowe, dzieje się na poziomie użytkownika. Do tego stopnia, że później przejdziemy do tego, w minicie wersji trzeciej, czyli tej najświeższej, wszystkie niemal sterowniki zostały przeniesione do poziomu użytkownika. To jest wyczyn. Tego nie znajdziecie w żadnym innym systemie operacyjnym. Chyba, że to są systemy budowane po prostu na zamówienie pod urządzenie. Wtedy jest możliwe, że te sterowniki znajdą się powyżej poziomu jądra. W Linuxie, jak wiadomo, sterowniki są ładowane jako moduły, tak, do jądra. Czyli to jest takie gdzieś tam, powiedzmy, to jest jądro monolityczne, ale to jest gdzieś taki półśrodek, jedną stopą gdzieś tam jeszcze stoi w tym mikrojądrze. Także jest możliwość wpięcia tego na ciepło do jądra. Spróbujcie w Windowsie, tak? Wkładacie pendrive'a do portu USB i Windows stwierdzi, że musicie zresetować komputer. Teraz już tak nie ma, ale jeszcze niedawno, jak niektórzy pamiętają, na przykład Windowsa 2000, to tak bywało. Bo zainstalował się sterownik do USB 2.0. Modułowość. To, o czym mówiłem przed chwilą, można wiele rzeczy robić na ciepło, dlatego że
wszystko jest praktycznie przeniesione na poziom użytkownika. Nie ma kompletnie konieczności wyłączania systemu, czyli gaszenia tego jądra. Nie ma takiej konieczności, system może sobie działać przez 50 lat, a my możemy robić różne rzeczy. Prostota. To, o co chodziło na początku, to jest trzymane do dzisiaj. Dzisiaj świeży student, nawet osoba, która niekoniecznie zna C, a tym bardziej assemblera, jeżeli usiądzie do kodu źródłowego Minixa, jest on tak skomentowany i kod jest tak czysto napisany, że naprawdę niewiele czasu zajmuje, żeby to zrozumieć. Niekoniecznie rozumie się jakieś te mechanizmy, które tam zachodzą, zarządzanie pamięcią czy cokolwiek innego, ale jesteśmy w stanie zrozumieć sam kod. Jesteśmy w stanie go przeczytać, jest czytelny. Nie zajmuje dużo miejsca. Pierwsza wersja miała tam 11 800 linii kodu. Zaraz przejdziemy dalej. Druga wersja Minixa troszeczkę spuchła. GNU. Do Minixa zostały dołączone repozytoria, w których mamy dostęp praktycznie do wszystkich aplikacji GNU, które zostały kiedykolwiek stworzone. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do Vi, do Vima, nie wiem do czego jeszcze, do Emacsa, do różnych aplikacji, do różnych narzędzi, których używamy w jakimkolwiek Unixie, one tam będą. Czyli to jest zadbanie o wygodę użytkownika, nie ma tam nowych narzędzi, a tym bardziej nie musimy sobie specjalnie pisać narzędzi, żeby używać w ogóle systemu operacji. Wady. Nieznacznie niższa wydajność. To jest to, o czym wspomniałem wcześniej. To niekoniecznie musi dzisiaj zachodzić. Architektura mikrojądra, dlatego że mikrojądro odpowiada tylko i wyłącznie za przekazywanie informacji informacji troszeczkę złe określenie. Sygnałów pomiędzy różnymi podsystemami, tymi w architekturze klient-serwer, to wymaga ciągłego przełączania się między trybem użytkownika a trybem jądra. Jeszcze 10 lat temu podejrzewam, że to byłby problem dla komputerów z tamtych czasów. Była dużo niższa moc obliczeniowa. Dzisiaj, przy tym jak mamy 4 rdzenie, do tego każdy jest taktowany powiedzmy zegarem 2 GHz, to ten jeden takt naprawdę trwa tak krótko, że chyba dzisiaj nawet nie odczujemy tego przełączania się między trybem użytkownika a trybem jądra. Najprawdopodobniej gdzieś w zastosowaniach serwerowych, w zastosowaniach produkcyjnych, takich naprawdę wysoko obciążonych, podejrzewam, że jakby zrobić jakiś graf czy coś, no to tam już by było widać. Tak, ale w urządzeniach budowanych, czy w jakichś małych zastosowaniach, nawet w małym serwerze, myślę, że to jest kompletnie nieodczuwalne. To żeby nie było, Minix nie jest systemem serwerowym, tak? To jest tylko przykład. Czysty. Do 2000 roku ta komercyjna licencja, która dzisiaj już nie ma dla nas znaczenia, ale ona na pewno stanowczo wpłynęła na to, że dzisiaj społeczność Minixa nie jest tak duża, jak chociażby społeczność Linux. Tak? Jednak trzeba było wybulić te $69, a do 2000 roku nie było tak łatwo sobie ściągnąć książki z internetu, nawet jakiejś pirackiej wersji deskanowanej czy coś, no po prostu było trudno, tak? Raz, że ludzie tego nie skanowali, a dwa, że internet wyglądał troszeczkę inaczej niż dzisiaj. Kiedyś nie było Rapida, tak? Mniejsza niż w przypadku systemu z rodzinami w społeczność. To jest właśnie to, to zostało do 2000 roku. Niestety to się nie rozwija już tak dynamicznie, jakby mogło. Ten system zamknął się gdzieś tam w tych środowiskach akademickich. Nie wiem, czy u Was ktokolwiek Wam kiedyś pokaże przez całe studia Minixa. Nie chcę oceniać, nie znam tego nauczania, ale fajnie by było, żeby Wam pokazywali. Kilka tysięcy linii kodu obejrzeć. Ok, Minix 2, 97 rok, czyli mamy 10 lat, tak? Od powstania pierwszej wersji do powstania drugiej wersji. Już 62 200 linii kodu. Widać, że ktoś się rozpędził. To są te czasy, jak 40 tysięcy członków społeczności akademickiej zaczęło pracować nad systemem i dużo czasu nie musiało minąć, żeby z 11 800 linii kodu zrobić 62 200. Tak dzisiaj działa Linux. No, dopiszmy coś. Powiedziało 30 tysięcy ludzi. No. Obsługa sieci w 97 roku dopiero. To może dziwnie wyglądać, ale generalnie sieć w latach 90. nie była tak powszechna, jak jest dzisiaj. Ja osobiście pamiętam czas, jak Polskę do internetu podłączam. Ktoś podpiął pierwszy kabelek w Warszawie i poszło.